Ja serdecznie witam gospodarzy tego turnieju. Jak będziecie bardzo gościnni, to oddacie puchar. Tak się mówi. Ale na pewno nie bierzecie tego pod uwagę. Nie macie łatwej grupy. Macie w grupie drużynę z Macedonii. Silną. Wczoraj ich widziałem w grze. Bardzo silna drużyna. Zobaczycie jednego chłopaka, to wygląda jakby miał 18 lat. Jakie nastroje? Nie ma żadnych dolegliwości, kontuzji drobnych, podkręceń kostek. Rozegraliście już mecz jakiś w lidze? Tak, ale nie będziemy się nim pochwalić. No bo graliście ze starszymi. Ale tutaj gracie w swoim roczniku. Są kadrowicze Kujawsko-Pomorskiego. Ty i jeszcze, jak się nie mylę, ty, tak? Dwóch, trzech, czterech. I następni się szykują. Jak dobrze wypadniecie na tym turnieju, to kto wie, jak będzie wyglądać. Tu komu kibicujecie? Jakiej drużynie? Warszawa. No Warszawa gra z Warszawą. Dobra. Macie... Ja podejrzewam, na moje oko, tam ta grupa jest troszeczkę łatwiejsza. Zgodzicie się ze mną? Ale dowiemy się dopiero w niedzielę, kto z kim będzie grał. Szkoda, że tutaj organizator nie pomyślał o playoffach. Trzeba zająć pierwsze miejsce w grupie, żeby grać o mistrza. No ale pełne mecze są. Oprócz tych dwóch drużyn, które teraz grają, przedstawiłem jeszcze z tej grupy Nową Bydgoszcz. Jeszcze do tego dochodzi GIM, basket Białystok, no i drużyna z Macedonii. Ja już tam mam swoich faworytów. Ale koszykówka lubi płatać różne figle. Zobaczymy, co to będzie. 3 minuty do końca tego spotkania. I jak to mówi wcześniej trener, jest to historyczne spotkanie. Te drużyny się po raz pierwszy spotkały w życiu i widzimy jednak przewaga jedenastki znacząca. Zmiana w zespole Ursynowa, wraca dobry Artur Szczurkowski. Takie fragmenty można spotykać u zawodników, kiedy się wysoko przegrywa, ale tu trzeba właśnie Wysockiego pilnować, bo Wysocki już zdobył około 30 punktów. Zapytam. Przewidzenie 22, Asia Gorzak. Drugi jedno, pan Szczecin, zespół.